Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Watan, jest ze mną Lukas. Dzień dobry. I znowu będziemy tutaj próbować, nie wiem, może walczyć w końcu kiedyś tam, ale jak na razie po prostu rozwijać się. Na razie rozwijamy. Na razie cieszę się z tego, że mogę sobie wybrać jaką chcę tę umiejętność apostołów. Ja się cieszę, że żyję. Tyle mi wystarczy, że tak powiem. Ale już kapuję mniej więcej jak to miasto trzeba rozwijać. Znaczy, jak fajnie się to rozwija, i tak dalej, więc nie jest najgorzej. No ja właśnie mam dwóch apostołów z głoszącym religię, czyli po prostu rozwalę wszystkie inne religie w danym mieście, po prostu moja zostanie. To jest po prostu OP epickie i tak dalej. Dobrze. Ja już się poddałem, ja wszędzie mam twoją religię. Mówisz? No właśnie byłem przez chwilę u ciebie i tam jeszcze religię wziąłem, rozwinę troszeczkę. Bardziej. Powiem ci, że mam dobry szlak do Memphis. 10 złota. Dostanę z niego. A zrobię. A to chyba. Dobrze. Ja się, no to robię, też dostanę wtedy. Zobaczę, co tam dostajesz. Korzyści innych. No 2 złota. 2 złota. A to walić to. A ciekawe, czy to mi turystyki więcej daje u ciebie. Możliwe bardzo. Pewnie tak. Jeśli tak, no to bym był bardzo, bardzo wdzięczny za takie coś. To 2 złota, jeśli ja mam mieć więcej. Dla mnie bomba. Powiem ci tak, wiecie co jest najgorsze? Że ja do końca nie wiem, jak ta turystyka działa. I tak chcę wygrać, ale no kurde jak? Bo nie jestem pewien, jak to do końca działa. Czekaj. Żeby odnieść zwycięstwo kulturowe, musisz przyciągnąć więcej turystów zagranicznych do swojej cywilizacji, niż którykolwiek cywilizacja posiada na swoim terenie turystów krajowych. Aha. No czaję mniej więcej. Aha. Dobra, i co mam? Mam 17 turystów z innych miast. I żebyście wygrali, i żeby wygrać muszę mieć 32. Spoko. Twojego pojęcia państwa 4 turystów mam. Tak, nie wiem. Zapraszam, ja 17. Zapraszam Lukas. Tutaj u mnie najlepsze noclegi, najtańsze noclegi. Wbijajcie. No to chyba zależy też od tych szlaków, jeżeli mam między sobą jakieś tam ograniczenie. Nie wiem, jak od czego tam innego było. Wow, nowa jednostka barbarzyńców. Zabijamy. Zabijaj. No oczywiście zabijam, to darmowa kultura. Póki masz to, no. Co z tego, że mam 100 kultury natury, ale zdałoby się więcej. To skończę. Dobra. Mi jakieś propozycje wysyłają. Simile Lois, kai. To bym potem potrzebował. Tylko jest taki mały problem, że mało mnie kto lubi, wiesz? Nie wszyscy. Bo jestem, wiesz, za bardzo się rozwijam i często mnie nie lubią. A mnie wszyscy lubią i kochają. Jestem najsłabszy, więc wiesz. A od razu najsłabszy. Jaki masz wynik? Masz 183 punkty, co nie? To ci daje trzecie, czwarte miejsce. No. Ja mam prawie 277. No. Ale ja mam dużo za technologię, powiem ci na przykład. Idę, imperium, wielcy ludzie, religia, technologie 52. To jest imperium. Mam? Raz, bo nie słyszałem. Masz większe imperium ode mnie. No, jestem imperium. Nie ma się co dzieje. Tak mi pisze, że masz lepsze imperium. Zdołowałem teraz. Imperialista pokonany w swojej dziedzinie. Tak, to jest po prostu masakra. Ty, uciekła mi chyba gdzieś. A nie, nie uciekła mi. Nigdzie jednostka tych barbarzyńców, już myślałem, już miałem gonić. Krzyczeć za nimi, poczekajcie. Nie, udało się, że są gdzieś tutaj daleko.
Okej. No, co nie zbywałem tego w końcu? To za dziwę. No. Ja muszę w końcu zbudować. Jak to mi skończę, to ja w końcu zbuduję tych zasadników. Za 90 zakup. Okej. Mogę splądrować swoją drogę. No kurwa, po co? Nie rozumiem tego trochę. A jest tu gdzieś taki przegląd moich miast wszystkich? Nie mam pojęcia, wiesz? Chyba nie ma czegoś takiego jak w piątce było. Ale nie jestem pewien. No. Przydali. Przydałoby się wiedzieć takie coś. Nie zapominajmy, że polityka, kolonializm, imperializm i wojna. No, tutaj było też fajne miasto. W ludzkim mózgu. Tak zrobię. Wszystkie swoich emisariuszy wysłać do innego miasta. Ty? Do innego państwa miasta widzę wszystkich, bo masz już 10. A tam w ogóle wszyscy widzę o to miasto walczą, w sumie się mi nie ma. No właśnie, straciłem tego suzera na tam niedawno. No, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo to miasto jest naprawdę bardzo dobre i tam wszyscy walczą o nie. A to 3 tury to dobrze. Zajmie. Chwila. Spoko, mi się nigdzie nie śpieszy. Tak sobie kliknąłem. Mogę poczekać. To jeszcze z czego nie zrobiłem? Dobra. Już zakończyłem. No szkoda, że tych mi pół nie zajęło. Albo gdzieś indziej jeszcze. Tu. Tury mi zostały. Tu jedna, tu dwie. Boże. Pszenicy, nie, miałem pszenicę cały czas. A ty skąd się to wziąłeś, typie? Ja przyszedłem sobie tutaj. No po prostu mój budowniczy się nagle z dupy znalazł gdzieś na drugim krańcu świata. Może jednak ich nie traciłeś tak szybko, jak myślałeś. Dziwne. To. A? Kurde, powiem ci, że no to właśnie po prostu jak patrzysz na swoje państwo, to aż mi miło bardzo, że tak się fajnie rozwija. Mi nie. Ale co masz, jaki masz, czy masz problem? Nie wiem, no jakoś tak wolno to wszystko leci. Akurat prawda, że wolno leci. Dobra, nowa dzielnica tutaj albo cud budować. Kurde, chciałem cud zbudować. Tylko że cud to jest...
Strasznie mało produkcji mam tutaj z tego co widzę, bo kurde, jeśli mam budować coś 32 tury, no to jednak trochę, nie wiem, ciężko będzie zbudować w tyle. Ile? 32 tury. Zapomnij. No chyba, że nikt tego nie będzie budował, no to może wtedy. Nie no, już tak. Jeden taki co zbudowałem, gdzie budowałem 25 tur. Bo wiesz, pamiętaj o tym, że jestem strasznie w przodzie z technologią, ja wszystkie te cudy, które jestem, no to wiesz, mogę sobie budować na spokojnie. Bo tak. Nikogo innego nie ma tutaj, jeśli chodzi o tę technologię. Mam. Słowo mam już na maksa, kampus jeszcze by się dał. To będzie lepsze. Naprawdę, kurwa. Co się dzieje? Nie, zobaczyłem przed chwilą, że potrzebowałem jeszcze innego tego emisariusza. Nie no, wszyscy rzeczywiście chyba tam boostują to miasto. No. Też myślałem, żeby tam spróbować, bo ja mam strasznie dużo tych emisariuszy, ale tak patrzę teraz, niepotrzebnie wydałem swoich 4. A. Nie, bo strasznie dużo tam ludzi jest, naprawdę. To akurat przyznam rację. No, 5 państw tam inwestuje. No bo to miasto jest, oczywiście to ma zajebisty bonus, to jest jeden z lepszych bonusów, naprawdę. Dobra. Czekaj, bo drugiego tego, a teraz wiem gdzieś. A nie, jest tutaj. Dobra, też puściłem turkę. Ameryka, epoka przemysłowa. Dogonili mnie trochę. Uwielbiam. Nie wiem, co się dziwić, bo ja tak trochę z tyłu teraz zostałem. Z tymi technologiami. Dopuszczasz się totalnie. Znaczy, wiesz, ja wyskoczyłem coś do przodu z niektórymi i teraz troszeczkę to jest wcześniej, czy to chciałem dorobić wojskowe bardziej. W razie czego, jakby mnie ktoś chciał atakować. XIV poziom miasta mogę mieć? Nie. Dali, że mam trzech wielkich ludzi, którzy stoją i nic nie robią, bo nie mam miejsca na wielkie dzieła. Tu akurat to... trochę słabo jest z tym, że nie ma na przykład tych złotych ery, złotej ery czy czegoś takiego. Bo by się przydała bardzo złota era teraz. No w sumie to tam. Bo właśnie, żeby tak kilku ludzi mieć coś takiego, nie? No bo wiesz, tak teraz ja nie mam miejsca na wielkie dzieło i ja nie mam co zrobić z tym. Mam problem. Jaki? No dobra, nie. No, że nie widziałem, co mam robić dalej. Z tymi rzeczami. Dobra, ty sobie czekaj. A, bo dwóch mi tutaj poszło. To po prostu debili, zamiast mi iść od miasta ten, to jakoś naokoło mi lecą, o co chodzi, kurde. Twoi budowniczowie. Nie, pewnie nie, dlatego nie. Mi tak znikali, że poszli mi w kosmos, bo kurde. Do dupy. To skończę. Jeżeli chciałbym coś kupować, to 600 to 465. Drogie rzeczy, co nie? No. Jednak kosztuje, no. Dobra, ja puściłem turkę. Ja też. Znaczy ja mam wrażenie, że tutaj nie jest tak jak w piące, że tam można było pójść w kasę i za kasę tak wszystko kupować. Tutaj trzeba mieć tą produkcję jednak. Ty możesz mieć rację. Ej.
straszne problemy z produkcją. W niektórych miastach. A ile masz w mieście? Znaczy na przykład w jednym mam 13. Strasznie. Aha. Mało rzeczywiście. Produkcji w dzielnicach wojskowych i w budowlach tych dzielnic. Aha, dobra, kapuję. Ej, czyli to by były fajne... Kurka. Dbałem, że nie mam żadnych takiej dzielnicy. Więc... A można mieć więcej niż 4 dzielnice? No. Możesz mieć. To po prostu popatrz sobie, ile to musi mieć ludzi do nas kolejnej dzielnicy i tyle. Ok. W razie to... To już jest takie... W razie będzie. Okej, okay, kolejna turka w takim. O, to ja chcę. Szlaki handlowe. Widzę, że zacząłeś dużo tego punktu wielkiego naukowca zdobywać. Tak? No. Masz 7,5 naturę. Ciekawe, jakim cudem. Nie wiem, jakie budynki musisz pobudować. W historii naturalnej poznajemy szczegóły wspaniałego przystosowania. To jest Memphis. Memphis się dzieje nie tak. Oraz miejsca, w których występuje... Ale Memphis mimo że się ładnie rozrosnąć. No i to ja tutaj muszę to zmienić. Dobra. Memphis. To potem to weźmiemy ten fokus mini. Która? No tutaj zbudujemy kupców. Nawet trzech. I potem jeszcze będę potrzebował budowniczych do tych dwóch nowych miast. Okej. Jak to tam wygląda? O, nawróciłem kolejną technologię, to Japonię nawróciłem na swoją religię. Fajnie. Weź mi tu. Będzie. O, dobra, ty daj. Kupców mi weź. Raz. Dzielnica akwedukta zrobiona przemysłową. Czy ja tu mogę gdzieś przemysłową fajną zrobić dzielnicę? Tu bym mógł. Tutaj jest kopalnia od góry. Biznesowo mi doradza. Ej, rzeczywiście tutaj biznesowo mogłoby być, ale to pszenicę bym skasował, to jest do dupy. Dobra, niech tutaj połowa. Nie chcę kolejne, nie chcę. Nie, to mi się kliknęło. Kliknę. Mówisz jeszcze nie? No nie, bo dobra. Chciałem się ruszyć, a szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak no, w standardowej takiej grze, że po prostu rusz wszystkie jednostki, nie? Żeby ci szły tam, gdzie je planowałeś ruszyć. Aha, no tak. No, w piątce chyba było coś takiego, że one się same potem ruszały.
No, tu było, ale to też tak się nie pamiętam. Dobra, teraz już chcę. Ja też. Dobra. To potrzebowałem. Teraz tak puśćmy, żeby to robić tak jak ty. Jak ja co? No, żeby połączyć te drogami swoje miasta, nie? Aha, to w sumie to polecam, polecam bardzo. Znajduję. Słowa i od pomniku, a potem byśmy musieli budowlańców jeszcze pewnie dobudować. Chociaż nie mam tutaj wolnych jeszcze budowlańców, to lećmy tutaj. Drogi ulepszono, droga przemysłowa. Nowe zadanie. Inspiracja dla historii naturalnej. To czy zrobić to? Masz nie w wiem, ideach, co nie? Masz historię naturalną i tam każda idea ma jakoś tam przyspieszenie, możesz zrobić dla niej. A, dobrze. No, to musisz patrzę, to zrobić po prostu. Trzeba było chyba rezerwaty przyrody budować. A to ci to daje dopiero. Znaczy, ta idea ci daje właśnie rezerwaty przyrody. Historia naturalna. Przyspiesz, zbuduj muzeum archeologiczne. Wszystko, do czego można przypiąć metkę, zapakować i produkować masę. Pospolitą pomyłką, jaką popełniają ludzie pragnący stworzyć urządzenie, które... To już mam eureka. Nawet kompletny głupiec jest... Bankowość. Średnio. Zobaczmy, jak taki co. Dobra, ty masz tutaj i ja ciebie chcę wysłać tu. Polazu. Tu. Tu dwie tury, tu 10 kur. Powoli to leci. No powoli tak wszystko mi się tu buduje tak samo, ale jakoś to może będzie. To mogłoby być to stosowne. Tutaj byłoby najsensowniej. Ica ktoś ukończył. O, akurat nie ja, tego cudu nie robiłem. Dobra, też puszczam turę. Kurde, powiem ci, że ta Grecja jest taka fajna, to znaczy pewnie ona możliwe, że powinna się jakoś, nie wiem, atakować też i tak dalej, ale ja tu bardziej się bawię, wiesz, gram bardziej tutaj, jeśli chodzi o kulturę i religię tak samo, bo jakoś, nie wiem, chciałem spróbować właśnie takiego zwycięstwa. No i kurde, to jest naprawdę fajne. A ja chcę jakiekolwiek zwycięstwo.
już mniej więcej... Nie, już trochę to fajnie wygląda, jak te dzielnice zacząłem budować. Nie jest już tak tragicznie przynajmniej. Nie, dzielnice w tej części są naprawdę zajebiste po prostu. Trzeba po prostu cały czas budować je jak tylko... No właśnie. Okej. Okay. Czy ja się chciałem ruszyć rzeczywiście? Chyba nie. To się ruszyło. A nie, to jednak wszystko mi się już ruszyło. Znowu muszę liczyć palcami po ekranie. Strasznie w kół. No to zmienię. Wygląda dobra, tak. Oj, mi tak zrobił. O, dobrze. Dobra. To jest fokus na tym, okej. Okay. A to. Chyba usunąłem wszystkie religie, jakie były. Tak? Jesteś jedyną religią na świecie? To czy nie, ale tutaj w Francji już widzę, żadnej religii nie ma, bo jej usunąłem wszystko. Boże. Tu jeszcze jest coś pozostałości w Bostonie po jakiejś innej religii, idę je usunąć. Moje państwo jest całe moje, prawie. Znaczy teraz troszeczkę przestało tam mojej religii być tak dużo, to teraz idę przyłożyć kolejny tego. Kolejny raz tam do ciebie. Ale co, że na umie no, założyć? No religii rzucić, co nie? No, a czy nie, nie założyć, tylko po prostu poprawić, bo ona tam, wiesz, twoja troszeczkę urosła. Urosła? A czy troszeczkę tam urosła, dwóch wyznawców ma swojej, co nie? Ale przez to moja nie jest tam główną, co nie? A ja chcę, żeby tam była główną moja. A gdzie niby tak u mnie jest? Jest, tam, aż tam. It's... Będzie. Idź. Jebiście. Budował miałbym to. Tu muszę zbudować. Handel tu przeniesiemy tu. Który... Ja chcę tam dalej budować. Tutaj jak wyglądamy. W mieście. Ja mam na nim fokus. Produkcję. A wielkość miasta już jest za duże miasto. Totalnie za duże miasto. Może być ten fokus taki, jaki był. A nie. Dobra. Ktoś komuś wojnę powiedział. Teddy, Hoko i Teddy wojnę prowadzą. Czyli Japonia z Amerykańcami znowu wojnę mają. Nie? A niech się biją, tam mnie to nie obchodzi, ja tam idę swoimi apostołami, im dobrą tutaj nowinę szerzyć i tyle. Ostia. Teraz ty Tajsy kupię. Jest, zbudowałem cud. Czyli, że budowałem go jakieś 20 parę tur. Ale zbudowałem, a wie co on mi dawał? Nie. Kolejne miejsce na odkrynę. Hop. Ja tego tyle będę miał, że ja pierdzielę. Ja tam pamiętam, że w którymś momencie zawsze miałem za dużo tych doktryni. Co wybudowałeś? To zbudowałeś to turę przede mną. Tak? Tak. Serio? Ja budowałem to naprawdę 25 tur. No ale to jakoś ostatnio wrzuciłem. O tak Boże, ale tak czy siak, turę przed tobą. Wow. Naprawdę, wow. Miałem farta. Do dużego. Tak nie wiedziałem, co mam budować, a wydawało się sensowne. Dobra. Tutaj to zakończone. Dobra, to niech mi zbuduje.
mamy 30 minut, jakby co. Jeszcze chwilkę. Zaraz skończymy, ale jeszcze chwilkę pograjmy. A to w kolejny odcinek jeszcze nagramy, nie? Czy nie? No pewnie. Dobra. Znaczy tam sprawdzę, co mi znajomi pisali, co nie, i najwyżej wtedy. Dobra, to się zrobimy, że minutę przerwy, to jeszcze sezon. Ale chyba przywalę zaraz tą doskrynę, powiem ci. Plus jeden złota za każdego misariusza, co nie? Aha. I wyślij mi to ta złota. A to cały czas mam, szczerze mówiąc. 50 złota mi to dało. Ja pierdzielę. To zajebiste. Już zaraz chyba jeszcze do Paryża wyślę szlak handlowy. A jak? Niech w Paryżu wiedzą, jak u mnie fajnie jest. Niech przyjdą turyści do mnie. Właśnie jak tam z turystami już mam. 25 na 40. To dobrze. No, powiem ci, że bardzo dobrze. Po religijnie też nawróciłem już 3 religie. A ciebie nawróciłem. A, ty sam się nawróciłeś jakoś. Widzisz? Na tym musiałem do ciebie iść, się już nawróciłeś. No widzisz. Ale i tak pójdę. Co ty tu buduje za cud? 28 naturę. Co za cud budujesz w Memphis? Żadnego nie buduję cudu. Jak nie budujesz, jak widzę, że budujesz? Przecież widzę, że żadnego nie buduję. W Memphis mam starożytne mury, tura 1 do ukończenia. Aha, no to powiem ci to dziwne, bo tu widzę tak jakbyś zaczął budować coś. Już kończę turkę, już ci też puszczę, będziesz mógł sobie... Japonia ma samurajusza, uważać. Dopiero? Albo już. Dopiero ma samurajów. Legendzieja, a to jest druga postać. Dobra. No tu tych talisów nie mogę kupić. A, bo znowu mam to. Dobra, że kliknąłem, że turę. Teraz mogę kupić talisy. Więc wtedy. Teraz to zbuduję. Ty doszedłeś? Dopiero co doszedłeś, dobra. Dobra. Muszę ogarnąć jak te cuda też, znaczy nie cuda, tylko te wielkie dzieła działają, bo tu jakieś motywy są i mogę jakoś ustawić od różnych tych, jak ludzi postawię, to jakoś będę miał lepiej jakieś bonusy, nie wiem o co chodzi do końca. Ja się nie interesuję, nie mam żadnego, więc... Zaraz może będę wiedział, o co chodzi. No o, cud znalazłem. Co znalazłeś? Cud natury. Nie. W zadupie pewnie. Ta, pod to, pod Francją, wiesz? Jakaś góra. Torres de... Paine? Pomnik. Nie mam pojęcia, jak się to czyta i nad mi to nie obchodzi za bardzo. Natura tutaj będzie. Miasto rośnie. Tutaj mam na maksa. Tutaj mam. Niech rośnie tutaj. Okej. Dobra. Ja mogę puścić turę. To już puściłem.
ogarnąć sobie szlaki handlowe, bo mam, widzę, szlaku troszeczkę mniej. Ktoś kogoś gdzieś nawala, bo słyszałem przynajmniej. A, moją jednostkę mi zabili, zwiadowców, kurde. Natura człowieka. Co ci zabił zwiadowcy? Barbarzyńca, tak gdzieś daleko. Ale przynajmniej wiem, gdzie są, to może zaraz się tam przejdę. Żeby wiadomo, co zrobić, zdobyć troszeczkę punktów. To. Idę nawrócić Francję. 4 na 6, czyli jeszcze... Nie, już nie mogę niby. Mam 4 na 6? To... Okej, mam... No cały czas mi pisze, że mam 4 na 6 szlaków handlowych, a nie mogę budować, bo mi pisze, że mam limit. Że masz gdzieś kupców, których nie wykorzystałeś, po prostu i stoją ci, wiesz, nic nie robią. Nie, no wtedy by mi wyskakiwali na koniec tury. No, ale mogłeś jakoś to przeklikać przypadkiem i dlatego ci nie wyskakuje. No nie widzę, żebym w jakimś mieście miał kupca, który sobie stacjonował, nic nie robił. No, to niestety nie wiem. Zobaczmy. Dobra, dobra. Dobra, ale kończmy, bo już prawie 40 minut. O Boże, dobra, no to ja zaczynałem, tak? Tak. No to dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już niedługo. Na razie, pa! Hej!